Pipek, w dzisiejszym odcinku musimy wybrać, którą toaletę wolimy. O fuj, ale tu jest śmierdząco, nie wytrzymam. O tak, dobra, i teraz uwaga, wolimy ogród, w którym rosną pączki, albo kurczaka, który składa czekoladowe jajka. Ja chcę czekoladowe jajka, one będą takie super. Chwila, wybieram to i spokojnie mnie. O, Pipek, co ty robisz? Ty się spuściłeś w kiblu. O, Pipek wybrał kurczaka, który składa jajka. Dobra, ja też to wybieram, uwaga i pum. Chwileczka, widzowie, zostaniemy teraz wciągnięci do kibelka i zlatujemy. Coś nam się pojawiło przed oczami. Tu jest coś złego. I to był chyba zły wybór. Zostaliśmy zabici. Czyli Pimpek, dobrą odpowiedź jest ogród, w którym rosną pączki. Wow, dobra, oczywiście teraz zlatujemy w środku. Uwaga, ja się spukuję. Ja też się spukuję. Razem się spukujemy. Tak, to było takie śmieszne. Uwaga, zlatujemy i jesteśmy. Chwileczkę, wszyscy tak wybrali. I zobacz, jesteśmy dalej w toalecie. Chwileczkę, musimy teraz zjechać na dół. I tutaj gdzieś dalej będzie kolejna toaleta do wyboru. Ja nie mogę, ile tu jest rzeczy i co to za pytanie? Gdybyś miał wehikuł czasu, poszedłbyś do przodu czy do tyłu? Przeszłość albo w przyszłość? Wow, Pipek, gdzie ty byś poszedł? To jest bardzo ciekawe, ale ja bym chyba wybrał przeszłość. Ja też bym chyba to wybrał, bo w przyszłości mogą być roboty i inne rzeczy, a tak to byśmy zobaczyli, jak ludzie kiedyś tutaj żyli. Dobra, ja też się tutaj spokuję, dawaj! O nie, lecimy, woo! Dobra, zobaczymy, czy to był dobry wybór. Chwileczkę, uwaga, gdzieś wchodzimy. I to był chyba zły wybór. W tym momencie, coś zaczyna w nas strzelać, to jest jakiś statek. I chwileczkę, trafili nas. Pipek, czyli dobrą odpowiedzią była przyszłość. Wszyscy chcą iść w przyszłość. Dobra, spukujemy się i zobaczymy, co będzie dalej. Co ty na to? Ja też, ale to jest ciekawe. Wow, do góry nogami byliśmy. Dobra, wchodzimy tam. I tak jest, takie były wybory. I chwileczkę, jesteśmy teraz dalej w toalecie. Musimy przejść do następnych kibli, Pipek. Ja nie mogę, ale tu jest taka zjeżdżalnia. Czy ona jest bezpieczna? Ona jest do góry. Chwileczkę, teraz mamy znowu jakiś wybór. Czy wolimy doniczkę, w której rosną gumowe robaki? Takie chyba żelki, o fuj. Albo drzewo, na którym rosną lody. Wow, Pipek, czy ty to widzisz? Ojeju, jakie to jest smaczne. Ja bym wybrał to drzewko. Ja też chyba wybieram drzewko, bo te robaki wyglądają dziwnie. Dobra, oczywiście teraz spukujemy się w kiblu. Razem! Wow, chwileczkę, lecimy. Mam nadzieję, że to był dobry wybór. Uwaga i... Tak jest, jesteśmy. I to była dobra odpowiedź. I chwileczkę, co tutaj się dzieje? Tutaj coś się rozlało. Dobra, ale teraz mamy kolejne kible. Wow, teraz mamy znowu dwa wybory, Pimpek. Jaka jest najlepsza słomka do picia? Papierowa czy może plastikowa? Ja jestem pewien, że wszyscy wybrali plastikową. No właśnie, bo papierowa zawsze się tak niszczy. Dobra, oczywiście wlatujemy do plastikowej. Uwaga, do góry nogami, ja się spokuję. A ja normalnie. Uwaga, wchodzimy i chwileczkę. Gdzieś nas teleportuje i tak, to była dobra odpowiedź. Widzisz, wszyscy wolą plastikową słomkę. No właśnie, i zobacz, jesteśmy dalej w jakichś kiblach. Dobra, tu naprawdę jest śmierdząco. Będzie coraz ciężej. I dobra, jaki jest lepszy deser? Takie ciasto czy może lody? Nie no, lody to jest oczywiste, Luczek. Ja wybieram chyba ciasto, wybieram takie słodkie. Dobra, oczywiście ja się spukuję, Pimpek. Ja też się spukuję. Dobra, zobaczymy, kto wybrał dobrze. Uwaga, wchodzimy i chwileczkę, gdzie jesteśmy? I widzowie, to była chyba zła odpowiedź. I jesteśmy kręglami, o nie. W nas teraz będzie lecieć ta bila. I chwileczkę, ona nas chyba zabiła i wszystkie pionki zbiła. Dobra, czyli wszyscy wybrali lody. No dobra, trzeba iść za Pipkiem oczywiście. Dobra, teraz spukujemy się w kiblu. I uwaga, lecimy na dół. I to była dobra odpowiedź. Udało mi się, Pipek, też tutaj jestem. Mówiłem ci, Luczek, że lody są lepsze od ciasta. No właśnie, ale teraz musimy znaleźć jakieś wyjście. O, tutaj są dalej toalety. Zobacz, tu jest kolejny wybór. Upuściłeś swój lizak i minęło 5 sekund. Co robisz? Kontynuujesz jedzenie albo opuszczasz go? O wuj, Luczek, nie no. Ja nie mogę go zjeść. Ja go bym opuścił. Pipek, ale to tylko na 5 sekund ci spadł. Potem byś go podniósł. Ja bym jadł go dalej. Tak, spukuję się tutaj. Nie, ja się spukuję w drugim kiblu. Nie, dobra, ja mam nadzieję, że dobrze wybiorę. To było tylko 5 sekund. Uwaga i... to była chyba zła opcja. I teraz chwileczkę, to jest jakiś Simpson. On we mnie rzuca donatami. I mnie zabił. W takim razie musimy wybrać, że upuszczamy go i nie jemy. Dobra, no to tak też może być. Dobra, spukujemy się, idziemy do Pipka. Uwaga, I tak, to była dobra odpowiedź. Dobra, Pipek, jestem. I tu są jakieś publiczne toalety. No fuj, wszystko jest tu tak rozwalone. Chyba będziemy musieli znaleźć dobre przejście. Mam je. Faktycznie, trzeba otwierać te kible. I gdzie? Tutaj jest kolejne przejście. Dawaj tędy. I tu jest kolejne pytanie. Jaki jest najpiękniejszy kwiat? Róża czy może tulipan? To jest, Pipek, ciężkie pytanie. No tak, bo obydwa te kwiatuszki są ładne, ale ta róża jest popularniejsza. Ja też wybieram różę. Dobra, spukujemy się, Pipek, dawaj. Juhu!
dół. Wow, dobra, i teraz schodzimy na dół. Dobra, lecę. I uwaga, to była dobra odpowiedź. Patrz, ile osób na to głosowało. Chyba wszyscy. Dobra, i tutaj jest jakaś wanna. O, jakaś taka dziwna, stara. Dobra, lecimy dalej. I tu jest zniszczony kibel. Ktoś tutaj wszystko poniszczył, widzisz to? Jeju, co za wandale. I nawet takie prysznice. Ej, faktycznie. Dobra, i tu jest chyba przejście dalej. Dawaj, musimy wybrać poprawny kibel. Wow, zlatujemy i jesteśmy w jakiejś toalecie. Dalej, dobra, i teraz w którym mieszkaniu wolisz mieszkać? W olbrzymim bucie albo w takiej gigantycznej dyni? Jeju, te obydwa domki są fajne, ale wiesz co, ja chyba wybiorę dynię. Ja chyba wybieram buta, patrz jaki on jest fajny. Przecież tutaj by się idealnie mieszkało. Co ty mówisz? Ta dynia jest taka fajna i pewnie w środku straszy. Nie, to ja bym tego nie wybrał. O, Pipek, ty się spokojesz w tym i lecisz na dół. Tak, bo dynia jest lepsza. O, dobra, oczywiście my wybieramy olbrzymiego buta. Uwaga, zlatujemy na dół. I mam nadzieję, że to była dobra odpowiedź. I uwaga, tak, to była dobra odpowiedź. Teraz musimy poczekać na Pipka, bo Pipek oczywiście dednął. Dobra, Pipek, jesteś. Okej, teraz musimy iść dalej, dawaj. O tak, tylko gdzie teraz przejść? Tu są dwie rury. Tak, wiem, ale chwileczkę, tutaj nic nie ma. Musimy iść tam. No właśnie, to była niedobra rura. O, tutaj jest następna, czyli ta dobra. I chwileczkę, tu mamy kolejne pytanie. O, jaki jest najgorszy sposób na spędzenie całego dnia? Wolałbyś spędzić cały dzień z dłoniami takie w Cheetosach? Wow. Czy może z takim szpinakiem w zębach, Pipek? Co byś wolał? O, fuj, chyba wolałbym szpinakiem w zębach, bo wtedy mógłbym się po prostu nie uśmiechać. Ej, właśnie, a jak miałbyś takie ręce pobrudzone Cheetosami, to mógłbyś w sumie je jeść cały czas. No niby tak, ale ja wybieram chyba szpinaka. Nie lubię szpinaka, ale taki malutki szpinak chyba jest lepszy. Na pewno, uwaga, wchodzę tu. Wow, i chwileczkę, Pipek się teraz spukuje. Dobra, w takim razie my też tutaj wejdźmy tuż za nim i spukujemy się w tym momencie. I uwaga, lecimy na dół tym kiblem. I chwileczkę, to była chyba zła odpowiedź. O, tu jest Pennywise, o nie! I on mi dał jakiś balonik. O, teraz odlatuję w tym momencie i chyba dednę. O, dobra, zabiło mnie. W takim razie, Pipek, trzeba wybrać cały dzień oczywiście z chipsami w rękach. Dobra, trzeba to wybrać, ale to byłoby dobre. Okej, spukujemy się. Bol. Dawaj, Pipek, na dół, uwaga, lecimy i uwaga, to będzie chyba dobre. Tak jest, to było dobre, Pipek. No, ale prawie wszyscy zagłosowali na szpinaka. No właśnie, nie wiem czemu. Dobra, teraz mamy kolejny wybór tutaj, żeby to wybrać. I jak myślisz, Pipek, co jest dobre? No, pewnie, że czerwona jest dobra i dobrze, że przez to przeszedłeś. O, tak, i tutaj muszą być kible. Tak jest, dobra. I jaki jest najlepszy styl papieru toaletowego? Tak odwrócony? Czy może tak do tyłu, Pipek? Jak myślisz? Nie, no, ten jest lepszy, bo łatwiej go po prostu ściągnąć. Ja chyba, wydaje mi się, że ten bym wybrał, Pipek, bo tutaj tak łatwiej też ściąga się. Co ty powiedziałeś? Nie ma szans, ty jesteś jakiś dziwny luczek. Ja to wybieram, jestem tego pewien. O, Pipek już się spukuje i leci na dół. Dobra, ja wybieram w takim razie tak toaletę. Nie wiem, znaczy papier toaletowy. Dajcie znać, co wy myślicie, a teraz ja się spukuję. Uwaga i wow, lecimy na sam dół. Chwileczkę i woohoo. I uwaga, to była chyba zła odpowiedź. Teraz mamy jakiegoś dziwnego małpiaka. O, i on chyba walnął bąka, czy co to jest? O, w takim razie my też musimy wybrać ten papier toaletowy. Dobra, spukujemy się, widzowie, i lecimy. O, do góry nogami, bul, co się tutaj odwala. Dobra, zlatujemy i chwileczkę. Jesteśmy tuż za Pipkiem, siemanko. Jeju, ale zaraz, czemu to jest taki dziwny kibel? Widzisz go? Faktycznie, tutaj jest jakaś jedna toaleta. Chyba musimy ją wybrać. Dawaj, Pipek. No nie podoba mi się to, luczek. Dobra, spukujemy się i nie wiem, tu nie było wyboru. Teraz musimy lecieć na dół. I chwileczkę, jesteśmy w jakiejś toalecie. Widzisz to? Tu jest jakieś szkło. Wow. Jeju, jak to wygląda? Ale to jest dziwne. Ej, faktycznie, to jest jakaś publiczna toaleta. Fuj. O, i teraz mamy... Wow, w którym fikcyjnym świecie wolisz żyć? W Harrym Potterze, Minecrafcie, czy może w Gwiezdnych Wojnach? To pewnie, że w Minecrafcie. To jest takie oczywiste. Przecież tam cię nic nie rozwali. No właśnie, ale Harry Potter też jest fajny, Pipek. Może lepiej Harry'ego Pottera. No co ty mówisz? Ale ten świat jest taki niebezpieczny. To samo, co z Gwiezdnymi Wojnami. No tak, bo tutaj są takie roboty. Dobra, nie, lecimy oczywiście do świata Minecrafta. Dobra, ja się spukuję, ty już też. To musi być najlepsza odpowiedź. Wow! Dobra, ja też latuję. Dawaj, Pipek, lecimy na samo dno. I uwaga. Tak, to była dobra odpowiedź. Patrz, wszyscy wybrali Minecrafta. No to jest oczywiste, bo Minecraft jest super. O tak, Pipek. Dobra, teraz musimy znaleźć kolejny klopik. Tylko gdzie to może być? Musimy dobrze poszukać, co? Jeju, czemu one są tak ukryte?
ukryte? Ja tego nie rozumiem. No właśnie, o tutaj są kolejne, uwaga. O, gdybyś mógł jeść tylko jedno jedzenie przez resztę swojego życia, co to by było? Pizza, tacos czy może lody? Nie no, ja wybieram pizzę. Bardzo ją lubię i chyba jest najlepsza. Tak, ale te tacosy pewnie też są dobre, Pipek. No masz rację, jeju, ale ja wybieram pizzę. Tak, to będzie dobra odpowiedź. Ła! Dobra, Pipek już się spłukuje tutaj. A, co to się dzieje? Dobra, ja też się pukam oczywiście w pizzy, bo pizza chyba musi być najlepsza. Dobra, widzowie, dajcie znać, co wy byście wybrali. Dobra, znatujemy na dół. Mam nadzieję, że to był dobry kibelek. I uwaga, znatujemy. I tak, to było dobre. Zaraz, co to miało być? Ja też dobrze odpowiedziałem. Może wszystkie odpowiedzi były dobre? Nie no, Pipek, pizza była najlepsza, ale tacos też bym sobie pojadł. Dobra, w takim razie... O, tu już są kolejne kible. Dobra, okej, musimy wybrać teraz. Jaki jest najlepszy sposób na spędzenie deszczowego dnia? Taniec w deszczu, gry planszowe, czy może oglądanie filmu? To trzecie jest najlepsze. Tak, te oglądanie filmów jest takie superaśne. Ej, faktycznie, ja też uwielbiam oglądać cały czas filmy, ale granie w gry planszowe też chyba jest fajne. No jest to fajne, ale chyba nie tak fajne jak te filmy, a ten taniec w deszczu to w ogóle jest mega dziwne. No właśnie, dlaczego ktoś miałby tańczyć w deszcz? Ale w sumie może tak się ktoś cieszy. Dobra, a ja wybieram oglądanie filmów, Pipek. Ja wybieram to z tobą, wchodzimy tu. Dobra, to mamy nadzieję, że ten kibel będzie dobry. Pum, 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 uwaga i chwileczkę, co to będzie? Wow, to była prawidłowa odpowiedź. No pewnie, że tak. Każdy lubi oglądać filmy. No właśnie, ja uwielbiam. I teraz musimy znaleźć znowu klopiki, może w tą stronę. Tak, tu są kolejne, dobra, jaki jest najlepszy sposób na relaks? Kąpiel bąbelkowa, medytowanie, czy może oglądanie śmiesznych filmów? No jasne, że medytowanie. Ja to robię codziennie i uważam, że jest to najlepszy sposób. Pipek, co ty wygadujesz? Relaksujesz się medytując? Przecież to jest jakieś, nie wiem, niepoważne. Nie no, ja chyba wybieram bardziej albo oglądanie śmiesznych filmów, albo kąpiel bąbelkowa, bo to jest takie relaksujące. Ale spójrz na to, Luczek. Ten kibelek jako jedyny jest zielony. To coś chyba znaczy. No faktycznie, to jest jeden kolor. Nie no, Pipek, wiesz co? Musimy wybrać coś innego. Dawaj może kąpiel bąbelkową. No dobra, to ja wybieram medytowanie. Spadam! Dobra, a ja wybieram jednak oglądanie śmiesznych filmików, bo to mi się podoba, naprawdę. Dobra, spłukuję. I uwaga, znatujemy na dół. Chwileczkę. I o-o, to była zła odpowiedź, a tutaj przede mną jest wielka kupa. O niej, ona na mnie leci. Co to, widzowie, jest? Słyszycie ten dźwięk? I ona chyba mnie zaraziła, widzowie. O, i dedłem. O-o, Pimpek, czyli chyba jednak musimy wybrać kąpiel bąbelkową, ale patrz, ty masz papier toaletowy na głowie, a ja mam normalnie kupę. O fuj, twoje jest obrzydliwe. Nie zbliżaj się do mnie. Dobra, Pimpek, spokojnie. Właśnie idę do kibelka i się przemyję. Dobra, wybieram kąpiel bąbelkową i spłukujemy kupę w toalecie i papier toaletowy. Co się dzieje? Wow, i uwaga, dobra, to będzie dobra odpowiedź na pewno. Juhu, i nie mamy już kupy ani papieru toaletowego na głowie. Dobra, Pipek, musimy znaleźć kolejne kibelki. Dawaj szybko, tędy. No i o to chodzi, ale zaraz my wchodzimy do jakiejś brudnej wody, o nie. Faktycznie, Pipek, to są jakieś ścieki w kiblach, ale to jest obrzydliwe. Jak ja tego nie lubię, ble, obrzydliwe. O nie, ale chwileczkę, teraz jest najgorsze pytanie. Najgorszy robak do znalezienia w łazience. Srebrna ryba, karaluch, czy może domowa stonoga? No to jest pewne, że karaluch, bo on może cię ugryźć. Ej, faktycznie, karaluch, co to jest? Ja bym się tak popłakał, jakbym zobaczył karalucha w domu, albo taką domową stonogę. O-o, jak to w ogóle wygląda? Ale ona ci nic nie zrobi, a ten karaluch jest taki obrzydliwy. Dobra, spukuję się tutaj za karaluchem, bo nienawidzę karaluchów chyba, Pipek. Ja też ich nienawidzę, walić karaluchy! Dobra, zobaczymy teraz, co by było, uwaga. I to była chyba zła odpowiedź? Teraz leci do nas jakiś aligator. I nie, widzowie, on nas zje. A! Dobra, Pipek, to była zła odpowiedź, czyli co? Wszyscy chyba mówią, że domowa stonoga by była najgorsza, co? Dobra, ja to spokuję. No pewnie, że tak, dawaj, ja też tu wchodzę. Ła! Dobra, zobaczymy, czy to była dobra odpowiedź. I uwaga, tak, każdy się bał stonogi. O tak, bo ona tak dziwnie wyglądała. Jeju, ale karaluch też ma dużo odpowiedzi. No właśnie, dobra, a w tym momencie, wow, ile to jest kibli, naprawdę. I tu jest kolejne pytanie, o tak, musimy na nie odpowiedzieć. Z jakiego rodzaju owoców byłby najlepszy kapelusz? Z ananasa, arbuza, czy może z bananów? Z bananów byłby mega słaby, one nie wyglądają zbyt dobrze. No właśnie, one by nawet przed deszczem nie chroniły. Wydaje mi się, żeby chronił ananas. Łot, widzisz to? No tak, on wygląda najlepiej, ale ten tutaj z arbuza jest taki śmieszny. Ej, faktycznie. Ale i tak bym wybrał chyba ananasa, Pipek. Dawaj może do ananasa, co? Skakujemy tu! Tak, bo ona miała czapkę z daszkiem. Uwaga, lecimy. I chwileczkę, to była dobra odpowiedź. No i bardzo dobrze, wszyscy go wybrali. No właśnie, dobra, idziemy dalej w tym momencie. I tu mamy
kolejne pytanie. Gdybyś mógł mieć jakąkolwiek pracę, jaką by ona była? Pracowałbyś, Pipek, jako astronauta, superbohater czy profesjonalny gracz? No pewnie, że chciałbym być graczem i grać w Robloxa! O tak, granie w Robloxa by było takie epickie. Serio, chciałbym to robić cały czas. Dobra, spokojnie się, nawet bez zastanawiania się, Pipek, dawaj! Ja też! Dobra, widzowie, lecimy. Chcielibyśmy być gamerami normalnie z Robloxa. I uwaga, chwileczkę. To była zła odpowiedź? Jak to? To jest niemożliwe! No właśnie, to jest jakaś kaczuszka i chwileczkę. O, ona się tak na mnie dziwnie patrzy. A! Zrobiła ze mnie kaczkę, chwileczkę i dedłem. Wydaje mi się, że ludzie wybrali super bohatera. Co ty na to? No bardzo możliwe. Dobra, ja też go wybieram, ale dziwne. Wolałbym być super graczem. Ja też bym wolał być super graczem. I uwaga, ale super bohater ma fajne umiejętności. Uwaga. I tak, to była dobra odpowiedź, ale patrz, profesjonalny gracz miał też dużo. No właśnie, prawie go wszyscy wybrali. No właśnie, dobra, teraz musimy znaleźć znowu kibelki, bo tutaj na górze. Tutaj są, tak jest, dobra, a teraz jest jaka najfajniejsza struktura zwierząt. Czy może taki ul z pszczołami, wzgórze mrówek, albo taka pajęczyna pająka? Nie no, oczywiście, że ul jest najlepszy, ja tu wchodzę od razu. Ty lubisz pszczółki, co nie, Pipek? O tak, one są takie fajne, ich struktura jest najlepsza, wbijam tu, nara! Uwaga, i chyba zleciał tam Pipek. O, co ja mam wybrać, widzowie? Nie wiem, co mam wybrać, ale pajęczyna wygląda tak epicko, bo patrzcie, jaka ona jest ładnie zrobiona. Więc wybieram chyba, widzowie, pajęczynę, bo nie wiem, jak oczywiście pająki to robią tak idealnie. Uwaga, i chwileczkę zlatuję. I to była dobra odpowiedź. O tak, dobra, musimy teraz poczekać na Pipka i musimy iść dalej do kibelków. Tędy, o, tu są ścieki. Sam tędy nie chce płynąć na pewno. Jestem już, Luczek, ja nie mogę. I co tu jest przed nami? Ale to jest straszne. Tu jest tak ciemno, Pipek, to są ścieki. Tutaj na pewno będą jakieś kible. Uwaga, o tak, tu jest kolejny wybór. Jaki jest najlepszy sposób na świętowanie urodzin? Urządzanie dużej imprezy, wybrać się na wycieczkę albo zjeść dużo ciasta. Co ty byś wolał, Pipek? Ja bym wolał zrobić super imprezkę i zaprosić każdego znajomego na świecie. Ej, faktycznie, ja też bym tak wolał. Dobra, wybieramy oczywiście imprezkę, dawaj. To będzie najlepszy wybór. Tak, lecimy i uwaga, to była dobra odpowiedź, Pipek, udało nam się. No pewnie, że tak, każdy to wybrał. No właśnie, tutaj jest kolejne pytanie. O, dobra, to może być na pewno powalone. Dobra, gdybyś mógł mieszkać w dowolnym miejscu na świecie, gdzie to by było? W zamku? W dużym mieście? Czy może w tropikalnej wyspie? Ja bym chciał zamieszkać w zamku, to by było takie epickie. No właśnie, przecież tutaj w dużym mieście każdy z nas w sumie prawie żyje, albo może pojechać, a na tropikalnej wyspie nie jest chyba zbyt fajnie, bo byłbyś głodny, dlatego ja też wybieram zamek. To by było najlepsze, spokojnie się. Ja też, Pipek, się spokuję, dobra, lecimy na dół. Uwaga, i zobaczymy, czy to była dobra odpowiedź. I uwaga, o, jesteśmy w jakiejś takiej strasznej toalecie. I ona chyba jest cała taka dziwna. I ten toaleta idzie nas zabić. O, co to jest, widzowie? A, rzuca w nas toaletami. I deadliśmy. Wydaje mi się, Pipek, że musimy wybrać tropikalną wyspę. O, tak, dobra, uwaga, i wybieramy to, dawaj. Ja też tobie wierzę, dobra, lecę. I to była zła odpowiedź, co? O nie, tu aligator leci. I już mnie zabił. W takim razie musimy wybrać duże miasto. Dawaj, Pipek, zlatujemy. No nie wierzę, kto to wybiera. Nie wiem, ale dobra, zlatujemy. I to była dobra odpowiedź, juhu. Dobra, i teraz idziemy dalej. I uwaga, Pipek, w tym momencie jesteśmy w jakimś innym miejscu. I tu są naprawdę takie lochy kiblowe, widzisz to? Ojeju, my już nie jesteśmy w kiblu, my jesteśmy w ściekach. Ej, faktycznie, jaki był najlepszy czarodziej? Dumbledore, Gargamel, Gandalf czy Merlin? O, Pipek, ja nie wiem totalnie. Ja też ich nie znam. Ja wiem tylko o Gargamelu, ale on jest taki zły. No właśnie, Gargamel porywał smerfy. Ale wydaje mi się, że najlepszym czarodziejem był ten z Harry'ego Pottera, czyli Dumbledore'a. Wybieram! A ja wybieram Gandalfa! Wow, i splatujemy. Dobra, zobaczymy, czy to było dobre. I tak jest, to była najlepsza odpowiedź. Dobra, idziemy teraz dalej. I tu mamy kolejne ścieki. O, i teraz mamy pytanie. Najlepszy złoczyńca. Ale to będzie ciężkie, naprawdę. Tutaj mamy Dark Vadera, Voldemorta, Jokera albo Golluma. Ja, Pipek, wybrałbym chyba Jokera, a ty jak myślisz? No tak, złoczyńcą był Joker. On jest taki straszny. No właśnie, Joker wygląda o strasznie bardzo. Dobra, zatujemy i uwaga, zobaczymy, czy to była dobra odpowiedź. Uwaga, i w tym momencie... Tak, to była dobra odpowiedź, ale mamy nosa. Dobra, Pipek, ale chwileczkę. Teraz mamy jakieś schody na górę. Jaki jest najlepszy Bob? SpongeBob? Bob Pary, ten niesamowity? Bob z Minionków, czy może Bob Budowniczy? Jak myślisz, Pipek, kto jest najlepszy? Pewnie SpongeBob, ale...
Ale bomb budowniczy też jest kozacki! Ale patrz na tego minionka, on też jest taki śmieszny, ja bym go chyba wybrał. No nie, Sparkbomb jest najpopularniejszy, ja wybieram jego. Wchodzę do niego, to jest dobra odpowiedź! Dobra widzowie, to my też chyba wybierzmy SpongeBoba. Uwaga, dobra, zlatujemy i chwileczkę, lecimy na dół. I to była dobra odpowiedź, Pimpek. Mówiłem ci, SpongeBob jest najlepszy. I wygraliśmy te kible, jesteśmy najlepsi.